Patryk Bandurski, dzień dobry Patryk. Cześć. Miło mi w ogóle witać się przed kamerą. Słuchaj, poważne wyzwanie. Filipek jest tak wściekły na Czy ja wiem? Na pewno. Cieszę się, że walczę z Alanem, a nie z Maksymem, bo jednak Alan no jest wyzwaniem. No nie, no dobra, nie będę mówił, że nie jest. Jest wyzwaniem, jest zawodowcem, który przyszedł do frików. Myślę, że na debiut jest to fajnie będzie wejść z wysokiego C, jeżeli go pokonam lub znokautuję. I też myślę, że nie będzie ujmą, jeżeli z nim przegram, bo nadal jestem frikiem, nie? No i okej, no jest mocny. Małe rękawice w ogóle... Nie szło zmienić tego na większe rękawice? Jak ty w ogóle się to na to zapatrzyłeś? Ja nie chciałem robić takich... Nie chciałem robić walk w boksie we freak fightowych organizacjach, bo są mega nudne, bo chowa się za podwójną gardą i tyle. A jednak te małe rękawice to jest taka bardziej już solówka, brudny boks, gdzie te ciosy dochodzą, wchodzą, jest to widowiskowe i gdybym miał przegrać, to wolę przegrać przez knockout po zajebistej, mocnej walce, niż trzy rundy boksować w dużych rękawicach. To nie jest to samo. Przed jutrem masz taką obawę gdzieś tam, że trzeba się zmobilizować, przespać noc i tak dalej, gdzieś to krąży w głowie? Przepraszam, nie, mam totalny luz, totalne zero presji, pewnie to troszkę przyjdzie jutro. Przepraszam, bardzo mocno mam poukładaną głowę i zresztą jak było widać na face to face, nie ruszają mnie jakieś tam popychanki i tak dalej. To jest oznaka słabości, nie moja, jak komuś się gotuje, jak to mówią, najmniejszy pies najgłośniej szczeka. No i chyba Alan tutaj pokazał, że gdzieś tam poszły, pękły w nim nerwy i po prostu musiał mnie odepchnąć. Czy to coś zmieniło? Nie, my mamy swój game plan, będziemy robili to spokojnie. Jak się napatoczy na jeden mocniejszy cios, to na pewno mu światło zgaśnie, bo robiłem z chłopami, sparowałem z samymi chłopami po 100, 100, 120 kilo, którzy naprawdę potrafią się bić. To nie są chłopaki z pierwszy lepszy z ulicy i mówili, że jest bardzo potężna siła u mnie ciosu, dynamiczna. Mimo to, że schudłem, byłem odwodniony, to szybkość, dynamika, siła została, więc jestem pewny swojej wygranej. 94 kg, o ile dzisiaj dobrze słyszałem, tak? To jest tak optymalne na ciebie, jeśli chodzi o takie przygotowanie fizyczne? Gdzieś ta waga zeszła? Obyło się bez wanny. Planowaliśmy, żeby mieć w 95,5 i zrobić wannę. Okazało się, że 94,2 nawet. Wiadomo, wczorajszy dzień był taki, no ciężki może nie, bo głowa dobrze była poukładana. Zależy, jak sobie to poukładałem w głowie. Nie miałem picia. Noc troszkę ciężko było przespać, bo wiadomo, bez picia, bez jedzenia, ale wstałem, zjadłem, wczoraj jeszcze trening robiłem, dzisiaj się naładowałem, już mam 99 kg, jutro myślę, że wniosę koło 100, 101, 102, ale bardziej będę kierował, żeby to była 100, 101, będę wtedy cięższy od Alana o te 10 kg i na pewno mu to przyniesie jeszcze więcej stresu, jak zobaczy, że jestem nabity. Gołym okiem widać, że zasięg ramion jest po twojej stronie, jest to do wykorzystania przy tych ciężkich rękach, o których wspominałeś? Ale nie ma ciężkich rąk. Nie, mówię o tobie. Aha, tak, wszystko, cały gameplan jest przygotowany bardzo dobrze. Wiadomo, długie łapy, Alan ma krótkie ciosy, krótkie ręce, wchodzi z seriami. On nie pozwoli sobie na walkę ze mną w dystansie. Będzie skracał dystans, ale my jesteśmy przygotowani na to w 100%, więc myślę, że jak z dwa razy wejdzie, to mu się odechce wpadać i gdzieś ta jego krucha psychika ulegnie w gruzie i skończymy tą walkę tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Widziałem, że całkiem nieźle gdzieś tam na tarczach robiłeś i też rzucałeś w media społecznościowe jakieś urywki. Ty faktycznie tak czujesz, że ten boks to jest to, co lubisz robić, to, co ci wychodzi? Tak, tak. Sparowałem z zawodowcami, którzy trenują całe życie i potrafiłem nawet czasami wygrać to na sparingach i mówili, że to jest pojebane, że w 3 miesiące przygotowań potrafię zrobić taki progres, że robię z ludźmi, którzy robią to codziennie od lat i myślę, że jeżeli wszystko pójdzie tak jak chcemy, to będzie to dla mnie łatwy pojedynek. Patryk, a tak zapytam ciebie z ciekawości, twój ideał, twój wzór, jeśli chodzi o sporty walki, to kto? Tyson Fury. Tyson Fury? Dlaczego? Bo... No, zmagał się z dużą depresją, dużo przeszedł, bardzo motywujący. Król Cyganów, dla mnie to jest coś naprawdę. Mądry, super gość, waga ciężka. Z usykiem, usyk go nie oszuka na nogach? Nie oszuka go. Myślę, że Tyson Fury jednak zwycięży. No i Roy Jones Jr. również. W najlepszym czasie. W najlepszym czasie to było coś. Wczoraj sobie właśnie oglądałem wszystkie highlighty. Mówię, ja pierdzielę, że to był inny wymiar kompletnie boksu. Ewenement.
Ja średnio tam, zanim akurat przepadałem, był taki okres, kiedy go lubiłem, ale też miał różne... No wiadomo, jak każdy, czy Tyson, czy każdy ma gorszy czas. Nawet Tyson Fury miał bardzo ciężkie czasy, ale pokazał, że można mieć wielki bęben i wygrać z Kliczką bęben. To prawda, tu się zgodzę. I co, życzę w takim razie tak, powodzenia jutro, dajcie dobrą walkę i wygra lepszy. To najważniejsze, ja mówiłem, ja... Chyba Alan jest pod presją, nie ty. Nie, ja nie jestem pod presją, ja chcę dać dobrą walkę, gdybym miał przegrać tą walkę, ale gdyby mi ludzie powiedzieli, kurwa, daliście zajebistą walkę, to ja i tak bym się czuł wygranym. Ja to co mówiłem, my słyszeliśmy cały sektor, ludzie są za nami, schudłem, mamy bardzo duże poparcie w internecie i w arenie pewnie też dostanę na głowę, a walka niech będzie zajebista i niech ludzie mają fajne show, widowisko i wygra po prostu lepszy lub ten, co działa więcej szczęścia. Kibicujemy jutro, pamiętajcie, Fame 16, pojedynek Bandura kontra Braveheart, Alan Kwieciński. No i co, myślę, że jedno z ciekawszych starć. Dziękuję bardzo. Oby się nikomu nic nie stało. Oby nie, dziękuję.